Łukaszu, teraz tak przechodząc do takich poważniejszych rzeczy, jak byś ocenił no, styl irańskiej siatkówki? Wiemy, że to są fajterzy, wiemy, że mają charaktery, ale wiemy też, że potrafimy ich wyprowadzać z równowagi, przynajmniej nasz zespół potrafił to doskonale robić i realizować. I czy nie uważasz, że to może być głównie zagrożeniem dla tego zespołu podczas chociażby no, zbliżającego się turnieju, jakim są no, Klubowe Mistrzostwa Świata? Kubiak gra w Japonii, więc nie wydaje mi się, że którykolwiek inny zawodnik będzie mógł takich wyprowadzić z równowagi, jak robił to Kubiak. Czyli myślisz, że aż Misiek aż takim zalazł za skórę, że go pamiętają? Znaczy nie zalazł za skórę, ale gra w grę na boisku taką z nimi, że potrafi ich bardzo dobrze wyprowadzić z równowagi. Oni się przyznali doskonale, powiedzieli, że oni wiedzą o tym, że to jest tylko i wyłącznie gra, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Generalnie to nie jest tak, że jest jakaś ścieżka wojenna między zawodnikami, bo nawet kiedyś, będąc wspólnie, zadzwoniliśmy do Miśka i rozmawialiśmy na temat tych sytuacji wszystkich, więc jest normalna zgoda. Sprawa jest wyjaśniona. Sprawa jest wyjaśniona, ale generalnie myślę, że wiadomo, że w mojej drużynie mam charaktery i to ego zawodników jest bardzo duże, ale wydaje mi się, że nie będziemy grali z zespołami, które będą się zastanawiały nad wyprowadzeniem nas z równowagi. Dlatego, że ten turniej będzie tak mocny, że argumenty techniczne będą przeważały raczej, więc... No, u Rosjan też siła. Mogę cię zapewnić. Ja zdaję sprawę, że i u Rosjan, Sady, Lubę, Zaksa, może... Zaksa gra zawsze na maksa, to już chłopaki nawet powiedzieli. Zaksa gra na maksa, ale gra może nie tak bardzo siłą jak te inne zespoły. Nie? Ja się obawiam najbardziej zagrywki, bo tutaj nie masz takiego zetknięcia z irańską siatkówką, ale tutaj się nie zagrywa praktycznie z wyskoku. Tutaj jak się znajdzie jakiś zawodnik, który mocniej zagrywa z wyskoku, bardzo dużo krwi psuje, a praktycznie cały czas zagrywają wszyscy flota. No i wiem, że maszynę do przyjęcia zagrywki odpalimy dopiero tydzień przed turniejem, więc... No trochę za krótki okres, nie wydaje ci się? Trochę za krótki okres, ale no taka jest rzeczywistość i niektórych rzeczy się nie da po prostu przeskoczyć. Czy wy gracie jeszcze coś, rozumiem teraz, tak? Gracie z wiceliderem tabeli za 3 dni. Tak, z wiceliderem tabeli za 3 dni, później jeszcze jedziemy na taki dłuższy czasowo wyjazd, jak na Iran akurat dłuższy czasowo. I dłuższy na Iran to znaczy? To znaczy z 5 godzin autobusem, bo praktycznie na każde mecze lecimy samolotem, w ten sam dzień wracamy po meczu. Więc... Na bogato. Znaczy, no nie na bogato, akurat w Iranie jest o tyle dobrze, że większość tych większych miast ma lotniska, więc... Łatwiej i chyba nawet taniej jest polecieć samolotem, a tam musimy pojechać autobusem, wracamy z tego meczu i dzień po meczu wylatujemy do Polski. Ma najmocniejsza strona twojego zespołu w tym momencie? Wydaje mi się, że atak. Atak jest najmocniejszą stroną naszego. Uzasadnij. Bo mają bardzo dobrego rozgrywającego, więc... Właśnie o to mi chodziło. Nie, żartuję. Nie, generalnie wydaje mi się, że mamy dobry atak, więc życzyłbym sobie, żebyśmy mogli utrzymać przyjęcie. Najsłabsza strona, tak, na dzień dzisiejszy? Wydaje mi się, że zagrywka i no, zespół jest zmieniony i nie ukrywam, że odejście Milada Ebadipoura do... Milad gra, przypominamy tutaj Państwu, w Bełchatowie w tym momencie. Skry jednak uważam, że trochę osłabiło, bo z Miladem mieliśmy bardzo dobre rozłożenie ataku i bardzo mi odpowiadało takie ustawienie. No teraz no, wygląda to trochę inaczej i w tej linii przyjęcia też jesteśmy bardziej nerwowi. Dobrze, kilka takich pytań niezwiązanych może z turniejem, ale też związanych jeszcze dalej i wciąż z siatkówką. Ostatnio gdzieś tam nadając transmisję na żywo, ktoś mnie się zapytał, Żygadło jest taki stary, ile jeszcze będzie grał w siatkówkę? Nie mam siwych włosów nie masz, ale ręce ci się pomarszczyły. Z zimna, bo jest 4 stopnie, zawsze było 15 w tym okresie, więc... Nie wiesz, jak ogrzewać ręce? No, już zapomniałem. No, Łukasz. Nie, żartuję. Ile będę grał? No... Nie, tak pół żartem, pół serio. Ile jeszcze planujesz, załóżmy, spędzić za granicą? Bo wiadomo, że jesteś za granicą od kilku ładnych lat. Czy planujesz w ogóle powrót jeszcze do Polski, na polskie parkiety? Czy już raczej będziesz szedł w kierunku tego, żeby zająć się czymś innym? I czym? Chciałem wrócić do Polski. Chciałbym wrócić do Polski. Było blisko takiego powrotu już w tym roku. No ale niestety mam nadzieję, że może w przyszłym roku, może nie wiem ile jeszcze będę grał, bo nie stawiam sobie jakichś tam barier, ograniczeń, ale chciałem wrócić do Polski i bić się o Europę. I marzył mi się zespół w Polsce, który będzie walczył o Europę i może tą Europę wygrać, bo uważam, że jest taka możliwość cały czas. No i w tamtym momencie, kiedy rozmawialiśmy na temat kontraktu, naprawdę była duża szansa na zrobienie czegoś ciekawego. Ale... Czy zdradzisz nam, jaki to był zespół, czy nie za bardzo? Nie chciałbym tego zdradzać, ale niestety... Ja wiem. I wam powiem, ale to później. Zabrakło trochę z takiej stanowczości i może byłoby ciekawie. Zobaczymy, może w przyszłym roku. No, w perspektywie rozmawiałem ze Zbyszkiem, będąc właśnie w Argentynie. Jestem u ciebie w Teheranie, odświeżamy trochę stare kotlety. To więc moje pytanie brzmi, czy wszystkie ręce na pokład w tym momencie to, co się dzieje z polską reprezentacją, czy potrzeba, jeżeli by się zmienił trener reprezentacji i powołał Łukasza Żygadło, czy Łukasz Żygadło jeszcze przyjedzie na reprezentację? Wiesz, reprezentacja jest wielkim wyróżnieniem i każdy... Dobra, bez takich wielkodusznych? No, to jest tak, że jest to wielkie wyróżnienie. Tak czy nie? Przyjedziesz czy nie? Uważam, że dla dobra drużyny, dla przyszłości, już w tym roku powinna, w zeszłym roku powinno być rozpocząć się przygotowanie rozgrywających pod olimpiadę. I no teraz kwestia jest tego typu, czy zostajemy przy parze, która ma największe doświadczenie teraz. Czyli mówimy o Fabianie i Grzesiu? Grzesiu. No jeżeli któryś z nich nie dojrzał do tego, żeby taką funkcję pełnić, powinno się od razu szukać nowych rozwiązań, bo no jak to rozgrywający musi mieć najwięcej doświadczenia i obycia. Salonowego? Salonowego. Bo jednak, aby olimpiadę, jak sam wiesz, żeby olimpiadę wygrać... Igrzyska, przepraszam. Ha, mam cię! Żeby igrzyska wygrać, no może nie jest to najtrudniejszy turniej, ale jest to bardzo różniący się od innych turniej, więc potrzeba tam dużo szczęścia, ale też umiejętności i doświadczenia. Ale chodził Lisek koło drogi i nie powiedział odpowiedzi na moje pytanie. Nie wiem, no nie wiem jaka jest sytuacja, no. Uważasz, że do Igrzysk Olimpijskich bym dotrwał? No, ja patrzę na ciebie, jesteś w dobrej kondycji fizycznej, na tym wózku bym cię dowiózł do meczu. No zobaczymy. Jest to bardzo kuszące, bo wiesz, że sam jak się zastanowisz, wiesz, że polską reprezentację, polski zespół będzie można bardzo dobrze ustawić. W sensie zawodników na boisku i to naprawdę może być ciekawy zespół. Tego i sobie bardzo byśmy życzyli i drodzy Państwo, to był Łukasz Żygadło prosto z Teheranu, na latającym dywanie, z dżinem, a właściwie bez dżina, bo nie ma halego. Po daktylku. Do herbatki. I tak to grzecznie kończymy. Do zobaczenia w Polsce. Pozdrawiam.